Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Galerii Sztuki Współczesnej. Niebawem otwieramy wernisaż, co prawda wewnętrzny, na zaproszenie dla niewielkiej ilości osób, dlatego iż przepisy koronawirusa nam powszechnie królują, narzucają, jak się wszystkie imprezy mają odbywać. Dlatego jest mi niezmiernie żal, że nie mogę gościć, jak zawsze, Państwa tutaj na obiekcie w dużej ilości, bo atmosfera jednak, jaką Państwo wytwarzacie, to napełnia nas optymizmem, radością, bo wtedy jesteśmy w stanie odczuć, że nasza praca nie została wyrzucona na darmo, że to, co pokazujemy, że to Państwu się podoba i doceniacie naszą pracę. A to jest każdemu pracownikowi z dziedziny kultury jest bardzo ważne, żeby to, co robi, żeby było doceniane i żeby przynosiło nie tylko satysfakcję jemu, ale również tym, dla których się tą kulturę tworzy i robi. Dlatego też dzisiaj mam przyjemność tylko tak Państwa zaprosić poprzez telewizję kablową do odwiedzenia naszej galerii, gdzie jest 33 sztuki litografii Marka Chagalla. Wiadomo, że Mark Chagall to powszechnie znany z encyklopedii, z Wikipedii i młodzież się już nareszcie uczy też w podręcznikach w szkole podstawowej o tych klasykach. Jest to klasyk. Jest to malarz, którego dojrzała twórczość przypadła na lata 50., 60., 70. On bardzo długo żył, bo żył 90 parę lat, ale tutaj prace, które znajdujemy na ścianach, na boksach wystawienniczych Galerii Sztuki Współczesnej, są to prace z dojrzałego okresu, no i to jest ta szlachetna technika graficzna zwana litografią, czyli druk płaski na kamieniu. Świat Chagalla jest światem baśniowym. Trzeba zaznaczyć, że właśnie odkąd kubizm wystartował, czyli tu mamy do czynienia pierwszą dekadę XX wieku, potem surrealizm, trzecia dekada i czyli cała sztuka międzywojnia, to też ma tu duży wkład. Zaczęła się zmieniać stylistyka, ilustracja książkowa, malarstwo zaczęło się zmieniać z malarstwa perfekcyjnego, z bardzo malarstwa takiego miejscami pompatycznego, heroicznego. Przeszło fazę sztuki abstrakcyjnej, weszło w fazę ikonografii, oglądanie świat oczami dziecka i bardziej ta twórczość jest spontaniczna. Dlatego też chyba Marc Chagall jest najlepszym tego przykładem, tej spontaniczności, pewnej poetyki. Poetyki, która jest poetyką taką dosyć naiwną, jak spojrzymy, jeśli chodzi o ikonografię, o kompozycję, ale mającą dużą siłę wyrazu, mającą dużą szczerość przekazu i to jest ważne, że tu następuje duża szczerość przekazu. To, co Państwo zobaczycie, to jak zaznaczyłem, jest to druk płaski, jest to litografia, która w owym czasie służyła do powielania prac Marka Chagalla, jego ikonografii, bo wiadomo było, że prace już wówczas dla tegoż artysty osiągały bardzo wysokie ceny. Nie wszystkich było stać, a byli wielbiciele i byli ci, którzy zaczynali być kolekcjonerami i właśnie te teczki litograficzne były teczkami litograficznymi, które miały służyć i te grafiki miały służyć ku temu, żeby tych ludzi zachęcić, żeby posiadali jakąś pracę, co prawda grafikę, którąś tam z kolei odbitkę, ale jednak oryginalną pracę danego autora. To powodowało, że w przyszłości, jeżeli dana osoba się wzbogacała i zasoby pozwalały, że wówczas mogła sięgnąć już po pracę bardziej taką pojedynczą, nazwijmy akwarele, rysunek, czy ba, nabyć obraz. Wiemy, że samo malarstwo Marka Chagalla jest w dwójnasób interesujące, dlatego że wspaniale operuje kolorem, jest znany z tego koloru, ja zawsze tu podaję przykład, że tak operuje błękitem, jak Tycjan swoim błękitem operował. Tycjanowi zarzucano, że ten błękit jego jest o ciut albo za ciemny, albo o ciut za jasny. A to był błękit Tycjana. I ten odcień błękitu, tutaj ultramaryny, przeszedł do historii sztuki, wpisał się w malarstwo światowe. Tak samo błękity szagalowskie, zestawienie z żółcieniami, weszły w obręb sztuki światowej jako paleta Chagalla. Ale też ikonografia, gdzie widzimy postacie lewitujące, gdzie raptem pojawią się zwierzęta, które mają inny wymiar symboliczny, gdzie one wraz z postaciami tworzą pewną arabeskę, pewną abstrakcję. Niektóre prace, jak Państwo tu będziecie oglądać, to z daleka wyglądają, jakby to była abstrakcja.
Podchodząc blisko, wtedy dostrzegamy pewne elementy, które stanowią składową kompozycji, które stanowią składową treści, którą artysta chciał przekazać widzom. Już od jutra, czyli od soboty, zapraszamy Państwa do naszej galerii. Oczywiście można wystawę zobaczyć po uprzednim uiszczeniu biletu. Jak zaznaczam, wystawa jest wystawą Warszawskiego Domu Aukcyjnego i jest to wystawa prywatna. No i właściciel danej kolekcji zażyczył sobie, żeby po prostu bilety miały takie inną cenę, ale mimo że cena jest dosyć wysoka, zapraszam Państwa dlatego, że no, nie zawsze możemy zobaczyć oryginalne prace tych wielkich markowych twórców. Warto przyjść, zobaczyć i móc powiedzieć znajomym, powiedzieć w rodzinie, widziałam pracę Marka Chagalla w Galerii Kołobrzeskiej, widziałam oryginały, widziałam litografię, bo tak inaczej to trzeba troszeczkę pojeździć po świecie. Panie Tadeuszu, od jutra do kiedy? Do 22 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Galeria jest czynna od wtorku do soboty, od godziny 10 do godziny 17. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję pięknie.